Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do... Analiz partii z turnieju Czestur, nowa seria w tym roku już startuje, gdzie bierze udział Jan Krzysztof Duda. Są to partie rozgrywane online tempem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Bierze w nim udział Jan Krzysztof Duda, Magnus Karl, Senczówka Światowa, ale również zawodnicy szczółki Światowej, co jest ciekawe, nabiera to troszeczkę świeżości w turnieju i fajnie, bo dużo niespodzianek w tym turnieju jest. Turniej eliminacyjny przypomnę tylko, że jest darmowy e-book do pobrania, w komentarzu lub w opisie filmu zapraszam serdecznie jeżeli jesteś osobą początkującą, a jeśli nie to również zapraszam. A tymczasem przejdźmy do partii Aleksandry Kosteniuk, mistrzyni świata w szachach 2008-2010. No fantastyczna zawodniczka. Sam miałem okazję z nią zagrać, tylko że właśnie online i tutaj Janek właśnie będzie musiał się umierzyć z panią. Ja przyznam szczerze, zresztą wiecie jak to jest z moją grą z kobietami, zobaczymy jak sobie tutaj Janek radzi. Partia bardzo pouczająca E4 rozpoczęła Aleksandra, C5 zagrał Janek. Skoczek na F3. Ja tu się na debiucie nie będę mocno skupiał, tylko na najważniejszych momentach. Myślę, że to może być bardziej wartościowe, gdyż wiele osób do mnie pisze, jak grać po debiucie. No i to jest chyba najistotniejsze tak naprawdę, bo debiutu możemy się nauczyć szybko, a gra środkowa oczywiście już jest nieco trudniejsza. Goniec B5, jeden z wariantów, tutaj skoczek na D7, można się zasłonić i goniec A4. Rzedzi spotykany ruch, ale jak najbardziej grywalny. Myślę, że to nie jest jakieś super zaskoczenie dla Janka. Tutaj posunięcie A6, grozi ruch B5, grozi ruch C4 ze zdobyciem tego właśnie gońca, no więc ruch C4 ze strony białych. Myślę, że myk polega na tym, chociaż ja nie jestem specjalistą w tym wariancie, ale ten goniec myślę, że lepiej się czuje na polu A4, bo w każdym momencie może wybić skoczka niż na polu na przykład E2 między swoimi pionkami tutaj bia na białych kolorach, co może utrudnić troszkę rozwój tego gońca. W tym wypadku może jest lepiej. To jest zresztą troszkę inny wariant. Gramy sobie tutaj dalej. Janek skoczek F6 wyprowadza figurę. Skoczek C3, G6, Roszada, goniec G7. Nic tu się wielkiego nie dzieje. Póki co posunięcie D3, Roszada, y posunięcie H3. Widzimy Aleksandra Tutaj ogranicza figurę na G4, aby ewentualnie się przerzucić na E5. Wieża B8, prosty plan. Chcemy próbować grać posunięcie B5 wieża na B1, skoczek E8. I o co tutaj już chodzi w tej no powiedzmy w debiucie, w grze środkowej. Ten skoczek na E8, jak sobie zagrywa? Planuję sobie zajść tutaj na zagrać sobie na pole C7 i żeby zagrać posunięcie B5, jest to dosyć prosty i logiczny plan. Goniec zagrywa sobie na G5, w tym wypadku Janek skoczek C7 realizuje swoją wizję. I tutaj widzimy, że jak goniec zbija, no to go nie zbija. Wszyscy są zadowoleni. Hetman zagrywa na D2 i w tym momencie B5 następuje. W sumie ciekawy jestem. I zastanawiam się, czy nie można by było po prostu wybić tego skoczka. No bo widzimy przecież, że teraz Janek zagrywa sobie ruch B5 i ten goniec. No musi uciekać, prawda? Więc yy, tak naprawdę mój tok rozumowania nie wiem, czy jest dobry. A propos tych pionków i tego gońca białopolowego, ale zostawmy to już ekspertom, ewentualnie arcymistrzom. Yy, ja tego nie wiem, ale ta pozycja jest względnie równa. Myślę, że przyjemna już dla czarnych, yy, z tego względu, że białe nie zaszkodziły w debiucie czarnym absolutnie, a tu już Janek zaczyna przechwytywać małą inicjatywę. Goniec zagrywa na C2, skoczek na B6, i w tym wypadku posunięcie B3. No i tak widzimy taki big pion tutaj stoi na C2. Te pionki go nieco blokują. Tutaj czarne powinny być zadowolone. Hetman D7. Takie dziwne posunięcie na pozór, ale logiczne. Zobaczcie, goniec wiąże tutaj na diagonali H4, D8. No więc Hetman sobie odchodzi, żeby zagrać sobie pionkiem. Prosta sprawa. Goniec zagrywa na H6, posunięcie E5 i skoczek na H2. Białe na pewno tu realizują jakiś swój plan, Aleksandra przygotowuje posunięcie f4, to jest zrozumiały ruch, skoczek zagrywa na e6, f4 w ogóle teraz nie działa, zauważcie, tutaj, zauważmy, że tutaj wisi goniec, więc trzeba najpierw wybić na 7 król wybija i posunięcie skoczek e2, pilnujemy tych dwóch pól i staramy się grać posunięcie f4. Na co Janek gra hetman e7, czyli Stara się troszeczkę przestawiać te figury w sposób taki, aby one wyglądały, znaczy, żeby grały też dobrze i zajmowały coraz to lepsze pola. Tu się pojawia bardzo fajne, pojawiają się bardzo fajne plany manewrowe. One na pewno mogą nam pomóc w tego typu strukturach, zrozumieć, o co tutaj w tych pozycjach chodzi. Posunięcie F4. No i tutaj trzeba zareagować od razu, no bo. Nie ma, nie ma czarnopolowych gońców. To jest, to jest na pewno dobra informacja tutaj dla czarnych. To znaczy no... Może nie jest to jakaś super ważna teraz informacja, ale e, można sobie pozwolić po prostu na wybicie i otworzenie diagonali. O to mi tutaj chodziło, a zwróćmy uwagę, że cały czas ten goniec C2 nie ma póki co e, przyszłości w tej pozycji. Skoczek zbił na F4, na co Janek zagrywa skoczek D4. Zauważmy, jak skoczek wchodzi, to go wybijamy. E, to się zaczyna fajnie układać czarnym, z tego względu, że pionki są tutaj w centrum. Na czarnych polach, a goniec białopolowy już ma jakieś fajne prześwity. Śmiem twierdzić, że pozycja czarnych jest przyjemniejsza, ale komputer mówi równa z naciskiem malutkim na białe, chociaż nie ma to znaczenia, kompletnie praktycznie tutaj się fajnie gra czarnymi, uważam. I skoczek zagrywa na F3, skoczek zbija na F3, wieża zbija na F3, Hetman E5 ten Hetman znajduje świetną placówkę tak jak już wspomniałem, nie ma czarnopolowego gońca, który mógłby bardzo przeszkadzać Hetmanowi w centrum, skoczek jest tak nieskoordynowany w tym momencie, że nie jest w stanie przejść tak szybko powiedzmy na pole F3, żeby tego Hetmana odpędzić w każdym razie, chodzi mi o to że ten Hetman tutaj bardzo dobrą placówkę sobie znalazł do gry, skoczek na E2 ze strony białych, goniec na B7 no wydaje się, że ten ruch jest taki dziwny no bo on strzela w pionka, który jest broniony, ale pamiętajmy że czasem czarne mają opcję zagrania F5 i trzeba na to bardzo Uważać, dlatego też pewnie. Białe decydują się na pole, zagrać wieżą na pole F4. Skoczek D7, Skoczek y, znowu szuka fajnych manewrów. Wieża z B na F1, na co Hetman E7. Bronić tutaj bardziej y, zawsze się opłaca. Poza tym Skoczek znajduje świetne pole na E5. I to jest bardzo fajna strategiczna myśl w tej całej partii. Skoczek zagrywa na G3, Skoczek na E5, ale to nie koniec manewrów, moi drodzy. Hetman na F2, zobaczcie, silna bateria, taka prawie że Alechina. Alechin ustawiał, jakbyśmy zamienili Hetmana zwierzą na miejsca. To by było takie piękne działo Alechina, ale y, powiedzmy, że jest to działo Alechina y, prawie. Y, no w każdym razie bardzo groźnie wyglądają te trzy y, ciężkie figury atakując pole F7, ale zwróćmy uwagę, że to pole jest bardzo dobrze kontrolowane. Za zanadrzu jeszcze jest jedna wieża, która na przykład później poprzez pole B7 może dobrze kontrolować y, pole na F7. No i tutaj jak y, Aleksandra Kostyniuk nic nie wymyśli sensownego, to czarne zaczną grać swoją grę. No i goniec y, zwraca sobie na C8. Nie jest to złe posunięcie, jest to bardzo dobry ruch, uważam i przydatny jest z tego względu, że goniec może zawsze sobie zagrać na pole E6, pilnować pole F7. Przy okazji, na tej diagonali, jest bardziej funkcyjny i lepszy w tym momencie. Skoczek zagrywa na E2, goniec właśnie na E6. Ładnie tutaj figury w centrum się ustawiły i dobrze to stoi. Nie tylko ładnie, ale też dobrze. Hetman na G3. Posunięcie H6, Skoczek na C3. Mój drodzy, ja bardzo Was zachęcam też do komentowania tutaj pod filmem, co sądzicie o pozycji w danym momencie, w jakim ruchu. Komentarze, dyskusje na ten temat zawsze pozwalają nam poszerzyć swoje umiejętności w szachach. Zawsze znajdą się ludzie, którzy podyskutują z Wami chętnie, także serdecznie zachęcam do komentowania, oczywiście. Tutaj Hetman na G5, bardzo fajne posunięcie. Bardzo mi się ten ruch podoba, typowe posunięcie. Jak sobie analizowałem wiele partii w swoim życiu, no to taki ruch na pewno się znajduje. Na pewno wiem, że tutaj po wymianie hetmanów, mimo zdwojonych pionków, gdzie teoretycznie zdwojone pionki są złe, nie do końca, nie, teraz pionki są bardzo dobre, bardzo dobre i po wymianie hetmanów problemy czarnych, jakiekolwiek problemy czarnych znikają z tego względu, że nie ma już tego silnego ataku na króla czarnego bez hetmana, a przy okazji tutaj czarne mogą już kontynuować bardzo wygodną grę na skrzydle hetmańskim, teoretycznie, ewentualnie jeszcze przerzucić skoczka, bardzo Fajnie, chociaż skoczek stoi, wyśmienicie. I teraz w tej pozycji. Bo hetman G5, oczywiście Hetman zagrywa na E3, na co Janek wieża B7 na spokojnie, jak na wojnie. Zobaczcie, że tutaj wieża jeszcze lepiej kontroluje, spełnia swoją fajną rolę i nie daje tutaj żadnych szans białym na atak. W tej sytuacji król zagrywa na H2, skoczek zagrywa na C6 i kolejne fajne manewry. Skoczek zmierza na pole D4, Hetman zmierza na pole E5. Bardzo mi się podobają te manewry w centrum tymi figurami. I to jest naprawdę świetna nauka, można brać przykład z Jana Krzysztofa Dudy. Skoczek na E2 nie pozwala zagrać skoczkowi, ale tym się czarne nie przejmują, zagrają skoczek, zagrywają hetmanem na E5, grozi ruch G5. Bardzo nieprzyjemny, zresztą widzicie, grozi wzięcie wieży, więc skoczek się zasłania. Jeżeli tutaj na przykład białe by zagrały król H1, no to bardzo niebezpieczny ruch F5 następuje. I zwróćmy uwagę, że nie można wybić boginie Hetman, no więc takie związanie jest bardzo nieprzyjemne, a jeszcze jest jedna bardzo ważna funkcja w tym momencie grozi zagranie g5 i f4 przykładowo jakby hetman zszedł tutaj na f2 gramy g5, wieża f3 i f4 ta pozycja jest fatalna białymi, e, nie zazdroszczę więc przypuszczam, że dlatego Aleksandra Kostieniuk zagrała skoczkiem na g3 w tym momencie skoczek na d4 no i te figury stoją rewelacyjnie nie widać tutaj kontry. Goniec D1. No, goniec troszeczkę zaczyna się ożywiać. Niby patrzy w tę stronę, ale nic konkretnego nie widać. I dlatego też Janek gra swoje. Posunięcie A5. Widzimy y, po stronie królewskiej y, u czarnych. Nic się złego nie dzieje. No więc, dlaczego by nie grać po stronie hetmańskiej, czyli na skrzydle hetmańskim? Krucha 1. Ok. A4. Atakujemy. H4 atakujemy, tu Janek wyjaśnia pionki i wieża zagrywa na A8. Bardzo odważny ruch, to znaczy odważny, normalny, pełna kontrola. Zauważmy, że jak na przykład będzie zagranie typu H5, no to tutaj gramy piękny ruch G5 i też bardzo ważna kwestia, pole F5 jest świetnie bronione. Każde wtargnięcie wieży na F6 może się skończyć po prostu wybiciem Hetmanem na F6, i dwie wieże za Hetmana. Tu myślę, że e, dobra rekompensata dla czarnych by była. Czarnymi, tak się po polsku chyba bardziej e, lepiej mówi. E, dobrze, no ale w każdym razie wieża A8. Hetman zagrywa na F2, i w tej sytuacji wieża A1. Dlaczego by nie związać tutaj i wejść do, na pierwszą linię? Spróbować. Jeżeli wymienimy jedną wieżę na przykład czarnymi, no to sytuacja się jeszcze bardziej upraszcza. W tej sytuacji tutaj bicie na B5, no ten ruch oczywiście no, jest taki jest. Ciężko doradzić białym, co grać lepiej. Skoczek zagrał na B5. W każdym razie czarne się tak wzmocniły w obronie, że nie ma jak ugryźć tutaj właśnie dudy. W tym momencie skoczek zagrywa na E2. Wieża B1. Tutaj czarnymi możemy grać naprawdę bardzo spokojnie i nie śpieszyć się. Goniec C2. Tutaj Kostyniuk nie wytrzymuje i zagrywa ten ruch. Na co jest? Wymiana po prostu wieżyczek. I wieża A7. Kolejna wieża wchodzi do akcji. Hetman F2. Wieża A2, goniec zagrywa na D1. No i bardzo proste posunięcie skoczek na C3, wiążące sprawę. W tej sytuacji Rosjanka musiała uznać wyższość naszego arcymistrza i poddała partię. Dlaczego poddała partię? Nie ma obrony przed. No, w ogóle grozi bicie tutaj, tak? Więc powiedzmy: Hetman F1, wybicie i na przykład wieża A1. Tu jeszcze podwisa wieża, więc na przykład. Taki wariant mógłby nastąpić. W każdym razie pozycja jest totalnie przegrana. Zobaczymy, jak Jankowi będzie szło w kolejnych partiach. Trzymamy kciuki. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pozdrawiam. Cześć.